Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam panów radnych. Witam panów burmistrzów na pierwszej sesji, która została zwołana w dniu dzisiejszym na podstawie postanowienia numer 237 łamane na 18 komisarza wyborczego pierwszego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 roku. Zgodnie z artykułem 20 ustęp 2a ustawy o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. W związku z tym, że taką analizę zobowiązany byłem przeprowadzić, więc bardzo proszę o przyjęcie tej funkcji przewodniczącego seniora pana Jerzego Wójcika, który jest najstarszym radnym tej kadencji. Bardzo proszę, panie przewodniczący. 20 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Świeciu kadencji 2018-2023. Posiedzenie nowej rady rozpoczęło się od wręczenia rajcom zaświadczeń potwierdzających ich wybór na 5-letnią kadencję. Następnie radni złożyli ślubowanie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję. W dalszej części sesji powołano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowanie na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Radzie Miejskiej ponownie przewodniczyć będzie Jerzy Wójcik, który funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1990 roku. O jego wyborze radni zdecydowali jednogłośnie. Poparcie, dzięki którym razem będziemy mogli dynamicznie rozwijać naszą gminę. W swojej ulotce wyborczej pisałem: mam doświadczenie i kompetencje. Chcę dalej uczestniczyć w dynamicznym rozwoju naszej gminy. Chcę słuchać ludzi i wspólnie realizować kolejne zamierzenia. Zawsze jestem z wami, wyborcy, i blisko was. Razem poradzimy sobie z dalszym upiększaniem naszej gminy. Kocham to miasto i chcę kontynuować rozpoczęte inwestycje. To dzięki głosom oddanym na obywatelskie porozumienie samorządowe i postawienie kropki nad i 4 listopada, czyli wybór Krzysztofa Kułakowskiego na burmistrza Świecia, mogłem być po raz kolejny rekomendowany na stanowisko przewodniczącego rady. Panie, panowie radni, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za tak wielkie zaufanie. Wybraliście mnie państwo po raz 8, ale po raz 1 było to jednogłośnie będących radnych na sali. Jestem niezmiernie wzruszony i bardzo gorąco dziękuję. Obiecuję, że nie będę kierował radą, ale będę jej przewodniczył. Wierzcie mi państwo, że będę robił wszystko, żeby tego danego dzisiaj zaufania nie stracić. Jeszcze raz bardzo dziękuję i myślę, że ta współpraca będzie jeszcze lepsza jak dotychczas. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczącym rady został Tomasz Szamocki. Za jego wyborem głosowało 15 radnych. Jedna osoba z rady zagłosowała przeciw, natomiast 3 radnych wstrzymało się od głosu. Ważnym momentem podczas pierwszej sesji było ślubowanie burmistrza. Po 28 latach na stanowisku burmistrza Tadeusza Pogodę zastąpił Krzysztof Kułakowski. Obejmując urząd burmistrza Świecia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Świecie. Tak mi dopomóż Bóg. Nowy burmistrz Świecia podziękował mieszkańcom za udział w wyborach i pogratulował radnym. Jestem bardzo wzruszony, jest mi bardzo miło. Z tego miejsca chciałbym podziękować bardzo wszystkim mieszkańcom gminy Świecie, którzy zarówno w pierwszej turze, jak i w drugiej turze zaznaczyli
krzyżyk przy nazwisku Krzysztof Kułakowski. Jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, mieliśmy 23 lokale wyborcze i zarówno w pierwszej turze, jak i w drugiej turze moja osoba uzyskała w każdym lokalu wyborczym największą liczbę punktów. To jest dla mnie wielki zaszczyt i wielki kredyt zaufania, ponieważ no nie tylko czy w mieście, czy na poszczególnej dzielnicy, ale w całym naszym, w każdym zakątku naszej gminy ludzie postanowili, że zaufają Krzysztofowi Kłakowskiemu na te 5 lat i właśnie na niego oddadzą głos. Jestem tego świadomy, jestem przekonany, że sprostam tym oczekiwaniom ludzi, którzy zagłosowali na mnie. Wiem, że niektórzy z Państwa również to zrobili, także bardzo, bardzo dziękuję. Jednak zawsze to powtarzałem, że burmistrz bez swojej drużyny, bez ludzi w Radzie Miejskiej, bez radnych Rady Miejskiej, no nie jest w stanie wykonać swojego programu wyborczego czy działań takich, aby w naszej gminie dobrze żyło się mieszkańcom. No ja mam wspaniały zespół, wspaniałymi ludźmi się otoczyłem. Dużo osób pracowało na ten wynik, także również chciałbym im bardzo serdecznie podziękować, ale chciałbym się również zwrócić do wszystkich Państwa, ponieważ rozpoczynamy nowy etap, nowy rozdział. Mamy kadencję 5-letnią teraz. Wiadomo, wszyscy wiemy, że 4 lata temu było inaczej. Były okręgi jednomandatowe, teraz zmieniła się znowu ordynacja wyborcza. Wszyscy żyliśmy w wielkiej niepewności do 21 października. Każde ugrupowanie miało jakieś cele, jakieś plany, jakieś programy. No w marzeniach na pewno wszystko to było jakoś tam poukładane, jednak nasi wyborcy 21 października zadecydowali, że jest tak, jak dzisiaj się tutaj spotykamy. Brakuje jeszcze nam 2 radnych, ale z tego miejsca chciałbym Państwu bardzo serdecznie również pogratulować, bo odnieśliście Państwo wielki sukces. Przekonaliście mieszkańców do tego, aby głos oddali na Waszą osobę i dzisiaj tak naprawdę mamy szansę wystartować jako jedna wielka drużyna, która będzie działała dla gminy Świecie przez te następne 5 lat. Nie chcę już tutaj cytować haseł wyborczych, jakie mieliśmy, każde z nasze ugrupowanie czy moje, ale mówię, jeżeli nie ma 11 radnych, nie ma tej większości, to jest to bardzo trudne. Dzisiaj możemy rozpocząć działanie na rzecz mieszkańców i wiadomo, tak jak wszyscy tu powtarzali, zarówno pan Libecki, i że nie będzie na pewno łatwo, bo jest nas 21. Będą na pewno różne pomysły, różne wizje rozwiązywania problemów, ale zawsze musimy pamiętać, że tutaj właśnie jesteśmy wybrani przez ludzi i ja deklaruję, że jestem osobą odpowiedzialną i będę przez te 5 lat starał się podejmować takie decyzje, a mam nadzieję, że znajdą uznania w Państwa głosowaniach, że będą one naszym mieszkańcom naprawdę gwarantowały świetną przyszłość, bo mamy świetny okres przed sobą. Wszyscy Państwo, którzy się interesują budżetem, wiedzą, że nasza gmina poprzez pracę nas wszystkich no, jest gminą, która gminą zamożną i takie perspektywy też są w przyszłości, że możemy fajnie działać, fajnie rozwijać naszą gminę, ale musimy tutaj wszyscy naprawdę razem spiąć się na wyżyny i działać razem. Dlatego, jak wiecie, to nie były tylko wybory do Rady Gminy, wybory do Rady Powiatu. Tam również akurat ugrupowanie, ale też mamy, jakby można to tak powiedzieć, swoich ludzi. Mamy swojego człowieka w sejmiku województwa. Także to są takie dowody na to, że naprawdę może być dobrze i możemy dużo zdziałać, bo w pojedynkę nie zdziałamy nic, ale na koniec kadencji, jeżeli spotkamy się tutaj na zakończenie obecnej kadencji i wtedy każdy z nas będzie mógł powiedzieć, o, dałam cząstkę od siebie i dzisiaj ta gmina wygląda, jak wygląda. Także jestem bardzo dumny, jestem bardzo szczęśliwy. Zapraszam wszystkich do tego, aby właśnie działać wspólnie. Jestem bardzo otwarty na Państwa też propozycje i życzę sobie i Państwu, żeby te 5 lat było naprawdę udanych. Różnie się to dzieje teraz w naszym państwie i myślę, że wszyscy patrzą zawsze gdzieś tam na górę. Jeżeli my pokażemy naszym mieszkańcom, że tutaj u góry w tym organie już wykonawczym, uchwałodawczym, jaką są władze gminy,
dogadujemy się, jesteśmy dla siebie życzliwi, bo to są najprostsze takie przekazy. Wtedy nasi mieszkańcy będą mieli dobry wzór do naśladowania i będą dalej przenosić to na swój grunt. Także wszyscy na nas patrzą, wszyscy na nas liczą, mieszkańcy nam zaufali, nie zmarnujmy tego. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Bardzo dziękuję. Gratulacje swojemu następcy i członkom rady złożył także były burmistrz Tadeusz Pogoda, który został radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Panie burmistrzu Krzysztofie, panie przewodniczący, panie, panowie radni, no jest, rozpoczyna się nowy etap w dziejach naszej małej ojczyzny gminy Świecie. Jest to zmiana prawa, w oparciu o które funkcjonuje samorząd terytorialny i również samorząd gminny. No, ta podstawowa zmiana jest to ten okres 5-letni, ale chcę powiedzieć, że taki był zbieg okoliczności, że 15 listopada byłem zobowiązany jako burmistrz poprzedniej kadencji przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, a na drugi dzień skończyła się kadencja. Także mogę Państwu powiedzieć, że to, co w tym najważniejszym dokumencie jest, to jest bardzo optymistyczne dla naszej gminy, ponieważ widać tendencję rozwojową, że dochody, które są wypracowywane tutaj na terenie naszej gminy, będą w przyszłym roku dużo wyższe niż te dochody, które były wypracowane w 2018 roku i w latach wcześniejszych. I powiem tak, że perspektywa jest dobra. Jest bardzo dobra perspektywa, ponieważ koniunktura gospodarcza jest jeszcze na tej linii wznoszącej. Także myślę, że Państwo macie taki optymistyczny czas i należy go efektywnie wykorzystać i jestem przekonany, że Krzysztof Kołakowski, burmistrz od chwili zaprzysiężenia oraz wspomagany tutaj przez 21 radnych Rady Miejskiej będzie umiał to doskonale wykorzystać dla dobra mieszkańców naszej małej ojczyzny. Także tak jak tu było powiedziane, ja nie mogę zadeklarować, tak jak to powiedział przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, że jak zabraknie, to ja coś w województwie załatwię. Takich możliwości, proszę Państwa, nie ma. Natomiast rzeczywiście Sejmik, Samorząd Województwa i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma możliwości, żeby w jakiś sposób oddziaływać na to, co się dzieje również na terenie naszej małej gminy, ale trzeba wiedzieć, że zadaniem radnego wojewódzkiego jest tak jak radnego gminnego dbać o wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców gminy Świecie, ale tak jak powiedziałem w piątek na zakończenie swojej kadencji, że jednak serce jest tutaj z terenu ziemi świeckiej. Tym bardziej, że tu Państwa informuję, ponieważ wczoraj już odbyła się pierwsza sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostały wybrany marszałek, zarząd i również komisje Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. No, trzeba powiedzieć, że tam idzie ostra robota, ponieważ tutaj jest tak, że większość radnych jest w dwóch komisjach. No tam niestety większość radnych musi być w trzech komisjach, bo jest ich 12 i są dużo liczniejsze. Także mnie przypadła w udziale praca w trzech komisjach i jestem przewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury. Także myślę, że to, że serce jest z ziemi świeckiej, może będzie miało jakieś tam znaczenie dla tych działań, które są podejmowane przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego tutaj na świeckiej ziemi. Także ja deklaruję swoją otwartość i oczywiście z tej racji, że
zdecydowałem się działać na rzecz samorządu już w 1989 roku, jak jeszcze nie było ustawy o samorządzie terytorialnym, jak ona w rządzie Tadeusza Mazowieckiego dopiero tam gdzieś się rodziła. Będę dalej działał na rzecz samorządów lokalnych na różnych poziomach, zaczynając w chwili obecnej od samorządu wojewódzkiego, poprzez powiatowy również na gminny i tu gmina Świecie oczywiście jest number one. Także życzę Państwu, aby ten okres współdziałania na rzecz społeczności lokalnej w kadencji 2018-2023 był bardzo owocny, żebyście Państwo realizowali to, co jest zapisane w strategii, a przede wszystkim byśmy widzieli ludzi, tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Także wierzę w to, że pan burmistrz Krzysztof Kołakowski, jak i radni Rady Miejskiej Świeciu takie działania będą podejmowali i będą to działania efektywne i skuteczne. Pomyślności, wszystkiego najlepszego. Panie burmistrzu, przez 28 lat po pierwsze przyzwyczaiłem się do tego, że jest pan burmistrzem. Po drugie biorę przykład z góry. Ile jest premierów w Polsce, ile jest ministrów i tak się cały czas nazywa. I myślę, że pan u nas zostanie do końca świata jeden dzień dłużej panem burmistrzem. Czy pan pełni ten obowiązek, czy nie? I tak już to zostanie, tak panie burmistrzu? No, dobrze. Krzysztof Kułakowski otrzymał także prezent od modelarza Jerzego Dończyka, replikę amerykańskiego okrętu z XVIII wieku, noszącego nazwę Konstytucja. Skład nowej Rady Miejskiej w Świeciu przedstawia się następująco. Obywatelskie Porozumienie Samorządowe reprezentować będzie 8 radnych: Maciej Kaczmarek, Iwona Karolewska, Jerzy Wójcik, Grażyna Styczeń, Waldemar Chudy, Jan Chudziński, Henryk Molus i Ariel Stawski. Koalicja Obywatelska będzie miała 5 przedstawicieli: Marcina Sarneckiego, Jerzego Sobotkę, Sebastiana Glazińskiego, Zbigniewa Rydziela oraz do czasu powołania na wiceburmistrza Pawła Knapika. Prawo i Sprawiedliwość w Nowej Radzie reprezentuje 4 radnych: Tomasz Szamocki, Jerzy Klonowski, Adam Kufel i Bogdan Tarach. Nasze Świecie to 2 radnych: Grażyna Krzemińska i Adam Cieślak. Razem dla Świecia ma w Nowej Radzie 2 przedstawicieli: Leszka Piotrowskiego i Dariusza Woźniaka. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Wójcik. Dziękuję, gratuluję. Kończymy relację z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Świeciu kadencji 2018-2023. Na kolejną zapraszamy już wkrótce.